Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na nietypowym załadunku. Ładujemy słomę we Francji do Holandii. Pierwszy raz w życiu ładuję taki towar. To już jest jakby, że tak powiem, drugie pole, ponieważ 2 km wcześniej ładowałem część balotów. Pozostała słoma była mokra. I zapada decyzja, aby pojechać 2 km dalej na, podejrzewam, inne pole tego rolnika. Tak to wygląda. Tak w ogóle ten rolnik przyjechał na polu, staliśmy ja i oraz i kierowca z innej firmy około 2 godzin. Czekaliśmy na przyjazd tego pana, pewnie zapewne rolnika. Przyjechał właśnie takim motorem. No i po dokonaniu częściowego załadunku na w innej lokalizacji po prostu zapakował swój motor na dwie palety, spiął pasami. Podwiózł właśnie tutaj i teraz kontynuuje załadunek. Sprawnie mu to idzie. Pozdrawiam wszystkich.